Cheers. Dzień dobry, zapraszam na rozmowę z Anią Dąbrowską, wokalistką, zwyciężczynią drugiej edycji programu The Voice Kids. Witamy Cię, Aniu. Witam bardzo serdecznie. I na początku przypomnijmy, że Twój triumf miał miejsce w lutym 2019 roku, czyli półtora roku temu. I po tym czasie znowu jesteś w bardzo ważnym miejscu swojej kariery, ponieważ wydałaś pierwszą swoją płytę Afirmacja. I powiedzmy na początek, można to uznać za taki ponowny, przełomowy moment w Twojej karierze muzycznej? Myślę, że tak. Wydanie płyty to zawsze było moje ogromne, ogromne marzenie. I tym bardziej debiutancka płyta to myślę, że jest takie mega fajne wydarzenie w życiu każdego artysty. No jestem przeszczęśliwa, że ją wydałam i można powiedzieć właśnie, że to taki nowy początek. Strasznie się cieszę i jestem z niej ogromnie dumna. No właśnie te półtora roku świadczą też o tym, że wydanie płyty to nie jest takie proste, łatwe i szybkie. Zatem tak. Kiedy weszłaś do studia, jaki czas musiał minąć, żebyś miała już ten efekt w postaci płyty w ręku? No trochę czasu minęło, wiadomo, że to nie jest łatwy proces, żeby tą płytę stworzyć, bo pracuję też z ogromną liczbą cudownych osób, które tak jakby pomagają mi stworzyć ten utwór, piszą teksty, muzykę, komponują, także ekstra, że mogłam z nimi popracować. Także był to bardzo długi okres, ale ja zawsze sobie mówiłam, że lepiej dłużej poczekać i żeby był lepszy efekt, niż zrobić to na szybko i żeby tego efektu nie było, więc jestem przeszczęśliwa, ale i tak w miarę szybko nam poszło, więc wyszło naprawdę ekstra. No i tytuł płyty, jak powiedzieliśmy, afirmacja, czyli inaczej akceptacja, pozytywne nastawienie, stawianie sobie celów, i tytuł tej płyty jest nieprzypadkowy. Właśnie on odzwierciedla Twoją osobowość. Ty jesteś właśnie pozytywnym człowiekiem, pogodnie nastawionym do życia. Tak, właśnie tak. Tak naprawdę afirmacja wzięła się właśnie z mojego życia, bo ja się cieszę każdą chwilą i życiem, i myślę, że ten tytuł w ogóle nie wziął się jakby z przypadku, tylko właśnie z mojego życia, ale też uważam, że jest to takie piękne podsumowanie każdej z piosenek na tej płycie, bo w każdej jest ukryta taka afirmacja. No właśnie, tych piosenek z 11, z tego co tak, wiem. Tak. I one już były wcześniej znane szerszej publiczności. Ty je prezentowałaś na scenach, koncertach, czy były też nowości, którymi zaskoczyłaś? Były też nowości, ale większość piosenek już oczywiście moi fani znali, ponieważ wydawałam je jako single po kolei. Też śpiewałam je na koncertach, więc niektóre piosenki już fani znali, ale były też takie niespodzianki, które pierwszy raz usłyszeli właśnie wraz z premierą płyty. I to są piosenki takie, z jakich cię wcześniej znaliśmy, czyli o uczuciach, liryczne, czy też może odsłoniłaś przynajmniej częściowo jakąś inną stronę muzyczną? Na płycie znajdują się piosenki i szybkie, i wolne, więc jest naprawdę mnóstwo różnych gatunków, tak naprawdę można powiedzieć, ale w każdej z piosenek są emocje, właśnie uczucia i jakiś bardzo ważny temat, tekst do przekazania drugiej osobie, więc myślę, że jestem to po prostu też dawna ja, ale są też niektóre niespodzianki. Z tych piosenek, które tam są, któreś szczególnie są dla Ciebie ważne? Ty chciałaś bardzo, żeby któreś z nich były na tej płycie właśnie pierwszej debiutanckiej? Wszystkie single są mega dla mnie ważne i mam dla nich ogromny jakby szacunek i strasznie je uwielbiam, ale mam takie swoje, można powiedzieć, ulubione. Na pewno jest to Sitowie, Niewidzialna, Małe Skrzydła oczywiście, no bo z tą piosenką bierze najpiękniejsze wspomnienia, Do Gwiazd. Także jest mnóstwo piosenek, które bardzo, bardzo lubię. Tę płytę określono jako dającą nadzieję, miłość, pocieszenie, zabawę.
czyli bardzo pozytywnie wpływającą na odbiorcę. I ty rzeczywiście masz takie opinie, że wszystko to jest zawarte w tej płycie, a może jeszcze coś więcej? Tak, to prawda. W ogóle fani do mnie piszą, że ta płyta jest wspaniała, ponieważ pokazuje prawdziwą, po prostu prawdziwą mnie i że ta płyta to po prostu jestem ja. Więc bardzo się cieszę, że jakby to docenili, bo tak naprawdę to był taki główny wątek tego wszystkiego, żeby po prostu pozostać sobą i na tej płycie przekazać prawdziwą siebie. Więc cieszę się, że moi fani to odebrali. Dostaję cudowne recenzje, za co bardzo, bardzo dziękuję. No jestem przeszczęśliwa. Płyta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Statusu złotej jeszcze nie ma, ale jeden z utworów, który tam jest, już ma takie zainteresowanie. Tak, tak, tak. Małe skrzydła dostały ostatnio status złotej płyty, więc byłam w ogromnym szoku, naprawdę w ogromnym szoku, bo kompletnie się tego nie spodziewałam. Oczywiście ten status, ta złota płyta stoi u mnie na biurku. Strasznie się cieszę, że ją dostałam i mam nadzieję, że będzie jeszcze ich jak najwięcej. Jeden z tytułów na płycie brzmi Do gwiazd i właśnie wydanie tej płyty, to zainteresowanie krążkiem wynosi cię do gwiazd, to jest takie spełnienie twoich marzeń? No pewnie, że tak, tak. I do gwiazd cały czas mnie niesie i te skrzydła cały czas moje rosną, więc bardzo się cieszę. No to było, jak tak wcześniej wspomniałam, spełnienie moich marzeń, więc cieszę się, że te marzenia się spełniają i mam nadzieję, że dalej będę się spełniać i realizować w tym, co kocham. Mówiliśmy, że płyta daje radość i pocieszenie i jeżeli o tym mówimy, to ona rzeczywiście chyba została wydana w momencie najlepszym z możliwych, no bo żyjemy w czasach pandemii, trochę się martwimy jednak, co będzie dalej i taka pozytywna energia, którą dajesz z tej płyty, no jest potrzebna. No i to jest chyba też takie sedno artysty, żeby dać jak najwięcej pozytywnych bodźców odbiorcy. Tak, dla mnie zawsze było bardzo ważne, żeby po prostu dawać radość i emocje moim fanom, moim słuchaczom, ludziom i na koncertach, i na płytach, i podczas wydawania singli, teledysków, więc cieszę się, że jakby ludzie to doceniają i fajnie, że poszliśmy w tą stronę i mam nadzieję, że cały czas będziemy w tą stronę cały czas iść. Ten czas pandemii też pokazuje, że chyba bardziej powinniśmy żyć chwilą. To też tytuł inny z piosenek, tak. Z piosenek na płycie. Czyli widać, że ta płyta jest bardzo taka aktualna, wymowna. No i te utwory pomieszczone na płycie są bardzo trafione, jednym słowem. Tak, to prawda. Chcieliśmy właśnie, żeby na każdej z tych piosenek był jakiś tekst, który jest naprawdę bardzo ważny i może w jakiś sposób pomóc drugiemu człowiekowi. I cały czas chcę na to stawiać, żeby ten tekst na piosence, w piosence był jakby najważniejszym czynnikiem. Więc tak, wszystkie piosenki mają w sobie coś i jakiś przekaz, który jest naprawdę bardzo teraz właśnie aktualny. Wszystkie mówią o spełnianiu marzeń, o tym, że nie wolno się poddawać, że trzeba szanować drugiego człowieka, że trzeba iść cały czas uśmiechem, oddychać chwilą, cieszyć się tym, co jest teraz. No i mam nadzieję, że to widać, bo na razie dostaję cudowne recenzje, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. A propos jeszcze tej pandemii, ona mocno skomplikowała twoje plany, trasy koncertowe? Oj tak, tak. Pandemia niestety obróciła wszystko do góry nogami. Mieliśmy już mnóstwo koncertów zaplanowanych, no ale oczywiście teraz nie wiadomo, jak to się potoczy. Czekamy na oficjalne informacje i będę dawała znać w swoim czasie, jeżeli coś się pojawi. Masz w związku z tym więcej czasu, który w jakiś sposób wykorzystujesz, czy jednak brakuje ci tej sceny, ciągnie cię już cały czas do publiczności? No cały czas mnie ciągnie. Naprawdę bardzo mi brakuje koncertów, spotkania z żywym człowiekiem, żeby w końcu przytulić moich fanów, porozmawiać z nimi, więc bardzo mi tego brakuje, ale też uważam, że w sumie ten czas był bardzo dobry dla mnie, ponieważ mogłam dużo rzeczy przemyśleć, poukładać w głowie, przemyśleć to, jak widzę siebie, co chcę dalej robić, więc ten czas był też bardzo potrzebne, no ale tęsknię już bardzo za koncertami. No właśnie mówimy cały czas dzisiaj o płycie debiutanckiej, a możemy już coś powiedzieć o przyszłości. Pojawiają się pomysły na nowe projekty? Pojawiają się mnóstwo nowych projektów, nowych niespodzianek, więc ja już się nie mogę doczekać i myślę, że w swoim czasie wszystko już ogłoszę. To był też rok ważny dla ciebie z innego powodu, z powodu tego, że zaczęłaś nową szkołę, liceum w Dynowie. Tak, tak. Tak.
I jak tam poszło? Też były sukcesy takie jak na scenie? Tak, w szkole bardzo dobrze mi poszło. Tak naprawdę trochę się stresowałam, no bo wiadomo, nowe otoczenie, nowi ludzie, ale trafiłam na wspaniałą szkołę, bardzo wyrozumiałych nauczycieli, super klasę, więc wszyscy się mega dobrze dogadujemy i też nauczyciele bardzo mi pomagali w tym roku. Wiadomo, że było mnóstwo koncertów, wyjazdów, właśnie nagrania tej płyty, więc bardzo mi pomagali i w szkole wszystko poszło w porządku. Wakacyjny wypoczynek już za tobą, czy dalej się cieszysz tym wolnym czasem? No już za mną taki wakacyjny wypoczynek, gdzie mogłam wyjechać z rodziną, odpocząć, na chwilę nad morzem byliśmy, także super. A teraz będzie się zaczynał bardzo produktywny czas, bardzo produktywne wakacje, więc w sumie też się bardzo cieszę i już się nie mogę doczekać. No właśnie to twoje pogodne usposobienie, ono wynika właśnie z realizacji tych celów, marzeń muzycznych, spełniania się po prostu w pasji. To cię nakręca najbardziej do tych nowych projektów? Myślę, że tak, że właśnie to postawianie sobie celu i po prostu dążenie do niego, to jest bardzo ważne, żeby się spełniać, realizować, no cieszyć się tym, co się ma i ja naprawdę się cieszę, że jestem w tym momencie swojego życia, w którym jestem i że mogę cały czas spełniać marzenia, realizować się i robić po prostu to, co najbardziej kocham. Czyli jednym słowem, do końca świata z muzyką będziesz. Tak, to prawda. I to jest kolejny tytuł na płycie i on znowu podkreśla, że ta płyta faktycznie odzwierciedla ciebie i tym bardziej warto ją posłuchać. Tak, zapraszam wszystkich serdecznie, jeżeli nie słuchaliście, to serdecznie was zapraszam, bo piosenki naprawdę mają cudowny przekaz i myślę, że każdy znajdzie coś po prostu dla siebie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Zachęcamy bardzo. Do zakupu i wysłuchania utworów na płycie. Gościem była Ania Dąbrowska, wokalistka, zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy. Dziękuję bardzo. Aniu, w ramach gratulacji i podziękowań za rozmowę. Ojej, dziękuję. Różyczkę od nas, bardzo dziękuję. Żółtą, ona symbolizować ma złotą płytę, także życzymy tym bardziej. Dziękuję bardzo.